Kampania wyborcza trwa i rozumiem, że spotyka się z pani wyborcami, rozmawia z nimi. Jakie problemy przedstawiają i jakie jest pani spojrzenie na przyszłą kadencję Sejmu? Co jako poseł będzie musiała pani w cudzysłowie lobbować, inicjować? Jak pani widzi tą swoją rolę jako posłanki? Przede wszystkim chcę działać na rzecz lokalnych społeczności. Rzeczywiście jeżdżę po regionie. Niedawno byłam parę dni temu w Golubiu-Dobrzyniu na spotkaniu z mieszkańcami. Przyszło bardzo dużo osób, z tego jestem bardzo zadowolona. To znaczy, że ludzie chcą zmiany. I tam podnoszono takie kwestie, czyli głównie chodzi ludziom o to, że miasta powiatowe są degradowane. Że młodzież wyjeżdża na studia do szkół średnich i nie wraca. A to znaczy, że w terenie nie tworzy się nowych miejsc pracy. A te, które miejsca pracy są, to najczęściej są już obsadzone przez lokalne różne układy i ktoś, kto nie jest w układzie, nie ma szans, żeby w to wejść. Czyli w tych małych miejscowościach jest taka bariera, rozumiem, że no... Wiadomo, ludzie się znają, prawda? Mniej lub bardziej. Do tego dochodzi metropolizacja, czyli też takie przesuwanie się tych wszystkich dużych inwestycji na duże ośrodki. Tak, niestety tak jest. I ja mam zamiar działać na rzecz właśnie tych małych społeczności. Tych miast, takich jak Grudziądz, jak Brodnica, jak właśnie Golub, Wąbrzeźno. To są miasta, które potrzebują jak tlenu dobrego gospodarza i takiego, który i takich ludzi, którzy będą potrafili spojrzeć na to miasto ich potrzebami. I mam zamiar to robić, to znaczy mam zamiar pomagać lokalnym społecznościom w pracy na rzecz podniesienia znaczenia tychże miast, miasteczek. Mam zamiar działać na rzecz zwiększenia ilości miejsc pracy, czyli tworzyć takie prawo, będę lobbować, żeby tworzyć takie prawo żeby opłacało się tworzyć miejsca pracy w małych miejscowościach i żeby ci młodzi ludzie tam zostawali. Małe miejscowości to też czasami kontakt z tymi dużymi właśnie metropoliami jest często bardzo utrudniony. Niekoniecznie częsta komunikacja, powiedzmy, między właśnie miejska. Jaka rola tu tych dużych miast, na przykład Torunia by była, żeby ożywiać te mniejsze miejscowości? Czy to w ogóle możliwe? No jest możliwe. Trzeba po prostu zacząć taką dobrą współpracę. Oczywiście. Komunikacja, to co pan wziął pod uwagę i powiedział, to jest tragedia. No bo czasami też ludzie dojeżdżają do pracy. No, często trzeba się pogodzić z tą godziną. Bywa już tak. Oczywiście dojeżdżają, ale coraz częściej narzekają, że nie mają czym dojeżdżać, że linie kolejowe są zawieszane albo unieruchamiane, że coraz mniej jest autobusów, że jakieś prywatne tam linie powstają. Owszem, tak jest, ale też nie wszędzie one powstają, więc ludzie mają utrudniony dostęp do właśnie dużych miast. W takich dużych miastach jak Toruń już jest trochę lepiej? No, Toruń jest specyficznym miastem, Toruń jest bardzo miastem turystycznym. Najlepiej teraz się rozejrzeć tutaj wokół, to tak naprawdę więcej turystów niż mieszkańców, więc Toruń z tego korzysta. Toruń rzeczywiście stara się, żeby tych ludzi, którzy przyjeżdżają do nas, zatrzymać. Trzeba jeszcze nad tym pracować, żeby oni zostali dłużej niż na jeden dzień. I to jest też moje zadanie, żeby tworzyć takie kontakty między różnymi miasteczkami i Toruniem, żeby ten turysta, który przyjeżdża do Torunia, pojechał też do Chełmna, do Golubia, do Grudziądza, tak? Żeby stworzyć takie atrakcyjne miejsca i zaproponować tym turystom. Zostańcie, przyjedźcie, mamy dla was coś dobrego. To jest moje zadanie. Oczywiście będę współpracować i będę pracować na rzecz podniesienia jakości kształcenia w naszym województwie, bo to jest taki obszar, gdzie się czuję najlepiej. Będę pracować na rzecz, no już powiedziałam, powstawania nowych miejsc pracy. I również pomocy społecznej. Uważam, że jest duży obszar właśnie w tych małych miejscowościach, duży obszar biedy.
Duży obszar biedy, która jest niedostrzegana z punktu widzenia Warszawy, czy na przykład też metropolii takiej jak Bydgoszcz, tak? A tam jest ta bieda. Jest naprawdę jej dużo, takiej też takiego spychania tych ludzi w tą biedę, tak? Bo jeżeli on nie ma pracy, no to tak naprawdę jest, często ta bieda jest już dziedziczna. I to jest bardzo niepokojące. Nie wystarczą doraźne działania, które dadzą tym ludziom odrobinę jakiegoś świeżego pieniądza, żeby mogli sobie kupić węgiel na zimę. To jest za mało. Trzeba jednak dać im szansę, żeby oni zobaczyli perspektywę i chcieli inaczej pracować i w ogóle pracować.